Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gierki Castle Story ze Safe Mode. Dzisiaj pewnie będzie pytanie z waszej strony Safe. Dlaczego dzisiaj jest Castle Story, a nie Minecraft? Już wam śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż coś kochani twórcy paczki Forgecraft dwójeczki coś zmienili, nie wiem po co, nie wiem w jakiego grzyba, ale zmienili to w ten sposób, że teraz zmieniła się całkowicie struktura modów i moja mapka się nie odpala, najprościej mówiąc, i mamy nie lada problem. Mam starą paczkę, ale tu chwilę mi zajmie zabawa z tym, dlatego dzisiaj postanowiłem, że będzie na Castle Story, a następnym razem, czyli jutro, będzie już normalnie Minecraft, jeśli się wyrobię. Oczywiście dostałem sobie tutaj małą furtkę, jeśli się wyrobię, bo może znowu być jakiś problem, ale niestety, kurczę, troszeczkę zrąbałem chyba z tą paczką, mogłem jednak wybrać coś innego, bardziej stabilnego, no ale cóż, już jest po ptokach, jak to się mówi, więc trzeba sobie radzić na tej właśnie paczce, co tutaj posiadamy. Okej, chciałem oświetlić ten fragment tutaj, żeby jednak tutaj widzieć lepiej, co tu się dzieje w mojej kopalni. Ja sam, że moi ludzie czuli się bardziej bezpiecznie. Dlatego tutaj nasz kolega Jenkins dokończy tego budowę. Tak, zabrałem cię z tego, ale weź się rusz, ruszaj dupę swojego zada i weź to wybuduj. Ma surowce, więc nie wiem, o co ci chodzi. Czy on nie uznaje tego za swój item? No właśnie, to jest trudno zawsze powiedzieć, o co tutaj kaman, o co tutaj chodzi, dlaczego oni nie chcą pracować. Jeszcze raz go ustawimy, może podejdę z nim jeszcze bliżej. Teraz go ustawię do budowy. Nie, nie załapuję, więc dobra, zrobimy w inny sposób. Tą budowę usuniemy i ustawimy sobie nową budowę całkowicie, ale na zasadzie postawienia tego tutaj leżącego, powiedzmy gdzieś w tym oto miejscu. No tu będzie chyba optymalne, będę wszystko widział. I teraz tego Jenkinsa przydzielimy. Okej, teraz działasz. Faktycznie w tamtym miejscu sobie z tym nie radził, bo tutaj w tym miejscu ma składowany ten żółty proszek, więc to nie powinno być to. Nie powinien być problem tego typu, więc jest spoko, bez żadnego problemu. Czyli nasze tutaj, nasi strzelcy sobie bezproblemowo ze wszystkim tutaj poradzą. I teraz tak, oni są w trakcie budowy aktualnie tego naszego, naszej fortecy całej. Jak tu widzicie, szkawacze mają tutaj zlecone. Budują dwie osoby, więc powinni tutaj bezproblemowo z tym wszystkim poradzić. Tutaj taka walka muszę jeszcze dokończyć. I tak o, mówiliście mi, że więc dobudował jeszcze w tym miejscu chyba. Z tego co zrozumiałem, w tych miejscach budować te osłonki, żeby ich spowolnić. Zrobimy, tak, zrobimy. Ale chciałbym też przedstawić jeszcze inny sposób, ale do tego celu potrzebowałbym całkowicie tą stronę zabezpieczyć, czyli ją odciąć od świata. I tu boję się, że będzie problem. Ale to dopiero wtedy rozpocznę, jak będę miał dużo kamienia. Przecież mam dużo kamienia, szczerze mówiąc. Przydzielimy jeszcze jedną osobę tutaj do budowy w takim razie, bo jednak jest zdecydowanie jest mnóstwo kamienia naszego. Spokojnie wystarczy na tyle tą budowę, żeby ją dokończyć jeszcze przed atakiem. Dlatego ja nie wiem, czy jeszcze jednej osobie nie przydzielę ekstra. Ty, nie, ty masz dziwny, nikt ciebie nie przydziela, bo później nie będę pamiętał, kto miał to robić. Jenkins, tak, tyle jest tutaj do roboty w takim razie. Pomóż im szybciutko ten budynek dokończyć. Niech oni to jak najszybciej skończą swoją pracę, gdyż tak, zależy mi teraz bardzo mocno na czasie, żeby jednak oni to skończyli w pełni. Jeszcze planuję podnieść to znowu o jedną krateczkę do góry. Powinniśmy bezproblemowo dać sobie z tym radę. No ale oczywiście to troszeczkę czasu mi zajmie i nic na to aktualnie nie poradzę, po prostu muszę to zbudować. Pół minuty do rozpoczęcia ataku, a moi ludzie ciągle są w szarej, głębokiej dupie, za przeproszeniem mówiąc. Więc dobra, nic to już nie poradzimy. Wracajcie moi drodzy wszyscy tutaj do schronu. Wszyscy mówiłem. Tutaj powrót każdej osoby, a wy się szybko tutaj ustawiajcie, bo jest bardzo mało czasu i nie wiem, czy zdążę z poprawnym ich ułożeniem, żeby jednak oni tutaj mogli wszędzie chronić nas przed atakiem nieprzyjaciół. Tutaj jeszcze jeden kolega jest. Wy schodźcie na bok, schodźcie im z widoku. Dobra, atak już leci, jak widzicie. Więc teraz ja muszę szybciej tutaj ich zabezpieczyć, żeby oni się tu nie poruszyli. Bo tak, oni aktualnie są tak ustawieni, że mogą się ruszać. Łucznik tutaj. Leć tutaj, dawaj! Szybko! A ty tutaj leć. Szybko! Bambi do góry! Okej, dobra. Są ustawieni dobrze. Boję się, że oni mogą się sami pozabijać. Wsuń się kratkę w tył lepiej. Dobra, jest w porządku, jak widzieliście, mocno poradziliście sobie z tym. Bez większego problemu, tak szczerze mówiąc. Okej, lecie wszyscy tutaj.
wyleczcie tutaj, a nawet jedna osoba z was niech pójdzie sobie tu posprząta to wszystko. No, warto tu posprzątać te wszystkie gruzy po naszych przeciwnikach. Złoiliśmy ich, no, dosyć przyjemnie. Tak, o, teraz tak, o, przełóżmy tam, gdzie na pewno będą budować. Czyli tutaj będzie jeszcze budowa trwała w tym kawałku, więc niech on sobie teraz się postoi w tym oto miejscu, żebyśmy oczywiście my mieli większe pole manewru później. Tutaj zaraz nam się zrespi kolejny ludzik. Tutaj nasza ochrona sobie stoi grzecznie. W porządku, może tak być. Jak mówiłem, to jeszcze poniesiemy o jedną kratkę do góry i zrobimy takie wypusty dla nich specjalne, żeby oni tam mogli sobie stać bez problemu i chronić, i byli chronieni przed atakami naszych nieprzyjaciół. Dobra, jest już kolejny człowiek? Jest. Kolejnego łucznika weźmiemy. Wiemy, że mamy teraz wielką artylerię taką, która będzie łoiła do sobie wszystko, co tylko do nas podejdzie. Myślę też, czy kolejnego workera nie wziąć się. Aha, miałem teraz pokazać, o co mi chodziło przed tym. W tym miejscu muszę zrobić w pełni zabezpieczenie. Tylko tak właśnie, myślałem, czy mi zrobić takiego murku tutaj wokoło, ale po to, żeby spowodować u nich konieczność wejścia na górę i żeby oni zgupieli wreszcie. Słuchajcie, postawię tutaj murek. Murek, tutaj wejście, żeby nie mogli zejść z tego murku, wiecie o co chodzi. Taka po prostu prowizorka byłaby lekka. Ale jestem ciekaw, jak oni by się zachowali. Czy ktoś by na ten murek chciał wejść. No i teoretycznie by to tam stali bez przerwy. A teraz tak myślę, tak jak troszeczkę to przemyślałem, to chyba to będzie trochę bez sensu. Zrealizowany, zostawimy to w ten sposób. Worker, wojownik, wojownika może weźmy jeszcze innego. Po to, żeby nasi tutaj mieli jednak jak największą tutaj moc przerobową, jak to się mówi ładnie. Żeby też oni mogli dzielnie tutaj pracować i dzielnie się bronić. Oni są niezablokowani, więc będą mogli tutaj podróżować za każdym razem, więc to jest w porządku. Okej, ci dwaj z tej strony, ci dwaj z tej strony i powinni jako tako sobie oni oboje, czyli takie dwie grupy radzić sobie bezproblemowo. Mam kolejnego jeszcze ludzika, teraz wezmę już workera jednak. Mamy już ilość 7 łuczników. To jest spora armia, wam powiem, więc powinni sobie bezproblemowo z tym wszystkim poradzić. I taką, myślę jeszcze nad tym jeszcze jednym ogranicznikiem, ale tym razem wejście zrobiłbym. Albo weźmy w ogóle nie zrobił. Albo na rogach wejście bym zrobił. O, to by było dobre rozwiązanie. Wejście, takie stricte wejście. Będzie tyle. Oj, nie te bloki. Wejście zrobiłbym w ten sposób. Tutaj postawię murki i tu postawię murki. I widzicie, co to spowodowało? Całkowicie zachwiałem całą konstrukcję. Bo teraz tak, o, ten bloczek będzie tutaj przeszkadzał troszeczkę. Nie, jak zrobię jeden więcej, też być bez sensu. Ten build był dobry jednak. Ten build był jednak dobry, tylko tutaj będę musiał troszkę pokombinować. Czyli zrobię takie głupie zejście na bok w tym jednym miejscu, żeby tam to ochronić. Jednak wiem, całkowicie bez sensu to będzie wyglądało, no ale cóż, nic za to więcej nie poradzę. Tak to wybudowałem przedtem i tak teraz muszę to ciągnąć dalej. Może kiedyś rozwalę po prostu ten jeden bloczek i go postawię normalnie w tym miejscu, ale to już kiedy indziej, jak to się mówi, chyba że jednak natchnie mnie za chwilę i powiem, że nie, tak nie może wyglądać, trzeba to mocno zmodernizować. I wtedy to rozwalimy i postawimy jak Bozia przykazała. Ale póki co montujemy to tak jak możemy, czyli w ten sposób. I wokoło. Teraz nasz murek będzie dosyć ciekawie się prezentował. Będzie taki już. Wejście będzie tylko i wyłącznie od środka, chyba że będą chcieli przeskakiwać. A jak będą chcieli przeskakiwać, to faktycznie muszą to przeskoczyć. Już nie ma wyjścia. O, tu mogę postawić ładnie wzdłuż. Okej, bardzo ładnie. No i dobra, jak widzicie, nasz zamek się mocno rozrasta. Tutaj kolegę nowo damy też do budownictwa, bo jak widzicie, on był akurat od ekipy sprzątającej, wszystko ładnie tutaj posprzątał, wysprzątał, jest pięknie, więc może zająć się teraz normalnym noszeniem cegiełek, żeby zasłużyć na działkę, czy na jedzenie bardziej. Dobra, działka zabrzmiała może troszkę w inny sposób. Działkę mydła, tak? Mydłową działkę, żeby mógł zasłużyć.
Ale ja bym tu jeszcze górę chciał, żeby oni jeszcze zrobili. A oni jednak... select position. Czyli to jest pozycja, czyli od tego miejsca chyba najbliższe fragmenty będą robić. Teraz zobaczymy, czy dobrze to rozumuję, czy jednak oni to jakoś w inny sposób chory tłumaczą sobie. Tak, oni sobie to tłumaczą w chory sposób, czyli mają w dupie to, że ja tutaj postawiłem w tym miejscu to do budowy. Oni tak czy siak budują w tamtych miejscach, których oni sobie ustalili, że oni tam chcą to budować. Ale spróbujemy teraz ich zmusić, czyli każę im wejść do środka i dopiero w środku zlecę im budowę. Temu już mogę zlecić budowę. Temu również teraz zlecimy budowę. I temu również teraz dopiero zlecam budowę. I zobaczymy, jak oni się teraz zachowają. Czy pójdzie tak czy siak do najbliższego? I tak czy siak. Jednak nie da się ich oszukać. Nie da się im kazać zbudować czegoś, na co oni nie mają ochoty, ale nie wiem, co tu ochota ma do tego, po prostu mają to wybudować, tak szczerze powiedziawszy. No ale widać, oni rozumują to w całkowicie jakiś dziwny, chory sposób. Teraz jak myślę, jak to by zrobić takie jakieś podpórki ciekawe dla naszych ludzi. Myślałem jakieś o tych, żeby wydać w tą stronę, ale czy to by miało sens? Czy to by się w ogóle utrzymało? Czy to w ogóle by zostało zaakceptowane? Wydaje mi się, że nie. To można budować tylko i wyłącznie przy belkach, a tutaj żadnej takiej belki nie ma postawionej. Chyba, że postawiłbym tutaj w tym miejscu belkę i wtedy na niej to postawił, ale wtedy od razu zakładam, że wyżej murku nie podniosę, a ja murek chcę wyżej jeszcze podnieść. Więc nie mogę w ten sposób założyć, że tak to musimy postawić. Zrobimy teraz tak, o. Zlecę im wybudowanie tutaj schodów na ostatnie już piętro. I teraz właśnie ciekawe, czy jeszcze jeden do góry? Chyba dam jeszcze jeden do góry, więc tutaj postawimy w ten sposób murek. On tutaj tak czy siak musi być, bo inaczej nie dam rady stworzyć. I ostatnie piętro tutaj postawione. I teraz wokoło zrobimy tylko taką obwódkę, żeby oni wiedzieli, o co kaman, jak to budować prawidłowo. I dobra, tą konstrukcję tutaj zostawimy, pozwolimy jej żyć swoim życiem i dodamy jeszcze jedną im osobę do pracy, na przykład Beba. Beb jest chyba moją nową tutaj jednostką, nową osobą, nową delmą, delmiarzem, który tutaj zacznie ze mną też pracować. Mam dużo surowców widzę teraz. Może tutaj kogoś jeszcze wynajmę. O, Timo! Ty weź nam pomóc, co ty kurczę będziesz tutaj nosił cały czas worki tylko na plecach? Też zajmie się rozbudową, a w ogóle to chodźcie wszyscy zajmijcie się rozbudową. Tak szczerze powiedziawszy, za minutę jest atak, więc i tak już nic takiego super ekstra sensownego nie stworzę. A jak najbardziej więcej osób do noszenia mnie się teraz przyda, żeby jednak ten mur dokończyli jak najszybciej. Tą wokół konstrukcję też dokończyli jak najszybciej, więc to są same teraz zalety, że mam tylu teraz ludzików, że mogę aż 8 osób wysłać do pracy. Czy to nie jest dużo? Patrzcie, jak teraz moje mróweczki tutaj ładnie pracują, bo tak teraz to oddaliście i patrzą się od góry, tylko i wyłącznie, może tak jakoś ładnie się patrzymy tutaj. To moje mróweczki ostro zapiszają i ostro się mylą same ze sobą, bo nie wiedzą, co ma, kto ma co robić w tym miejscu. To pięknie wygląda, po prostu pięknie przesunięcie to wygląda. Ale, no właśnie, co ja z tobą zrobię teraz? Muszę cię ustawić gdzieś w tym miejscu w takim razie. No tu już tak nie dojdą moi robole. A potrzebuję cię tutaj do pracy. I... Dobra. Teraz mogę już systematycznie moich ludzi zacząć chować. Po kolei tutaj zacznę już chować do domku. A dokładnie teraz już nie chowam, nie pytam, tylko wzywam wszystkich. Wszyscy fast biegną do domu, chowajcie się. Chować się, ty Beba, chowaj się. Jeszcze dla pewności dam jeszcze raz wezwanie. I chyba jest w porządku. Wielka akcja, wielki atak, natarcie na naszą twierdzę. Jak widzicie, biegną oni wyznaczoną przez nas trasą, więc to jest bardzo fajna sprawa. A może bym taki labirynt sobie zrobił dla nich? I wiecie, wejście byłoby z każdej strony, ale z drugą stronę mieliby tylko jedną opcję. Na przykład, tu by było pierwsze wejście, tu by było drugie wejście. I wtedy zmusiłbym ich jednak do biegania wokoło. Ej, to by było dosyć ciekawe, wam powiem teraz. Jak tak się zastanawiam nad tym,
To by było dosyć ciekawe, naprawdę bardzo takie interesujące to by się prezentowało. I tak chyba zrobimy. Czyli dobra! W takim razie, moi drodzy, wylećcie tutaj. Znaczy jeden z was, Google. No chyba Google wreszcie zasuwaj rękawy. Za coś tam rękawy oczywiście, tak, tak. I zacznij tutaj swoją pracę. A ja już wam pokazuję dokładnie, o co mi chodziło. Otóż, zasłaniamy te oto przejścia i zmuszamy ich jednocześnie, żeby wchodzili tą drogą tutaj, co będzie. Następnie, wiem, że wejdą od góry, zasłaniamy wszystkie boczne wejścia i tylko i wyłącznie od dołu pozwalamy im wejść. I co ta modyfikacja spowodowała? Że oni będą teraz się kręcili w kółko, jak nie powiem co. Otóż to, będą musieli biegać wokoło, czyli jak tutaj wejdą, będą chcieli jednak pójść tą krótszą drogą, będą musieli przebiec tą całą drogę. Mam nadzieję, że moi ludzie nie zgłupieją i nie zaczną tak samo zapierniczać tutaj, bo to by było chore, jakby moi ludzie zaczęli tutaj biegać wokoło i myśleć, że coś oni tam kombinują, coś oni umieją zrobić. A coś mi się wydaje, że moi ludzie są o tyle bystrzy, że chyba tak będą próbowali robić i to będzie dziwne. Bardzo dziwne, wreszcie bym powiedział. Dobra, ale tak, jeszcze bym tutaj troszkę dał modernizacji. Otóż spowodowałbym takie oto dziwne zachowanie w tym miejscu. Czyli tutaj również bym troszeczkę kazał im podbiegać sobie. Jaki jest dziwny, prawda? Czy ktoś wymyślił kiedyś budowanie zamku w taki chory sposób jak ja? Mówiąc, kiedyś widziałem kilka filmików z Castle Story, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak kombinował, tak próbował namieszać tutaj tym wszystkim mopkom w głowie, żeby one w ogóle już nie wiedziały, o co kamano tutaj w ogóle autorowi chodziło podczas tej konstrukcji. Okej, dobra. Uznajemy, że nasza konstrukcja chora, dziwna jest zakończona. Bierzemy łucznika teraz już kolejnego. Bez problemu możemy sobie pozwolić na tych łuczników. A co tam, będziemy się tutaj bardzo oszczędzali. Niech chronią nas tutaj granic oni. Ale kolejny już będzie na pewno robol. I... Co tak stanąłeś? W dziwny sposób, proszę pana. Już nie macie co robić? Macie, przecież tutaj zleciłem wam budowę kolejną. Wysłałem was jeszcze raz do roboty. Przejście nie jest zablokowane. Nie wiem, ale jak widzicie, moi też zgupieli. Chodzą teraz wokoło. Poważnie. Tylko się właśnie obawiałem, tak szczerze mówiąc, że oni właśnie zgupieli, bo dochodzili też wokoło, tak jak ja kazałem tamtym chodzić. No ale dobra, okej, dobra, możemy to jakoś niby chyba zrozumieć. Oczywiście chyba. Ale widzę, że jest problem z postawieniem klocka tutaj, w tym miejscu. Bo oni już zgupieli. A jak one głupieją, to naprawdę klękajcie narody, bo nic tu nie poradzicie. Teraz tak, tutaj będę miał troszeczkę problem, żeby to postawić, ten fragment. Zrobimy tutaj murek. Nie, ten murek będzie niższy. Od początku to będzie niższy murek już ustalony. Brakuje nam tutaj miejsca, żeby postawić ten klocek, więc muszę w tym celu postawić pojedynczy, albo może ten podwójny postawimy w ten sposób. Wtedy oni automatycznie będą mieli dojście do tego klocka w tym miejscu, bo mogą podnosić na jedną wysokość do góry. Czy schody muszą być, żeby weszli z klockiem? Nie jestem teraz tutaj pewien, jaka jest zasada. Wiecie co? Skoro wy nie jesteście kumaci, Martin, ty też jesteście kumaty. A ty nie wejdziesz z klockiem na górę! Dlatego ty tak się zachowujesz się. Dobra, rzuciłeś to bardzo fajnie, naprawdę. Też bym tak zrobił na twoim miejscu. Dobra. I ten już jest ustawiony. Dobra, dobra, jak powiedziałem, zauważyliście, musiałem szybko zapisać grę, bo miałem pilny telefon, musiałem go odebrać, a musiałem pojechać do innego pokoju, a tutaj nie ma czegoś takiego jak pauza w tej gierce, więc musiałem wejść do gry i tak czy siak i musiałem odczekać tą chwilę. Tutaj, Timo, co z tobą się dzieje? Złaś pracuj, co to ma znaczy, że się obijasz? Nie ma obijania się w godzinach pracy, za co ja wam płacę te grosze?
tylko Google się schował. Ja wiedziałem, że jak ktoś się będzie obijał, to na pewno będzie Google się schował gdzieś z boku i będzie udawał, że on tam pracuje. Och ty Google! Po co ja tak tworzę tych robotników? Gdyż chcę sobie wyprodukować Toa, naszego dowódcę, naszego kapitana, generała, ale chyba on nie będzie chciał z nami współpracować teraz już. Chombo, przepraszam. Źle przeczytałem nazwę. Nasz Chombo tutaj nami też już jest, więc wszyscy są ci, którzy są... Tak, trzymałem się tego, że są. Dobra, jest pewien problem teraz tego typu, że ja już nie mam za bardzo gdzie ich układać, żeby oni się nie zabijali sami ze sobą, bo jak wiecie, są takie oczywiście przypadki, że ci ludzie się lubią zabijać, nie wiem co oni tam mają w naturze u siebie, ale oni po prostu ubóstwiają zabijanie samych siebie. To jest ich chyba sport tutaj narodowy. Tutaj mają do budowania te fragmenty, ja chyba pozwolę im tym się zająć, a w międzyczasie moi ludzie nazbierają jeszcze więcej nam tutaj surowców. 12% na kolejnego ludka, zdecydowanie to jest za malutko na razie, więc będziemy musieli chwileczkę tutaj poczekać sobie. Ej! Perki, kurde, słuchaj, te nazwy biorę dziwne. Co ty tam robisz, proszę ciebie? Przecież powinieneś harować tutaj, harować, pracować. A Timo się obija. Timo, no wiem, że tam daleko masz iść, żeby tam to stworzyć, no ale już nie przesadzaj. Żeby teraz się obijał tylko z tego powodu, że ja ci zleciłem budowę czegoś, co jest hen daleko od ciebie. No dokładnie, dobra reakcja, wierzysz, kamień na plecy i jazda do pracy. Drogi robotniku sezonowy. Teraz tak myślę, że tutaj nie postawić sobie schodu przynajmniej z mojej strony, żeby przynajmniej kawałek drogi miał szybciej do pokonania. Wiesz, żeby nie szli wszędzie wokoło, a przed tutaj w tych dwóch miejscach postawić schody, bo jeden krocek w dół oni chyba mogą z kamieniem zejść, ale nie mogą wejść z kamieniem. I wydaje mi się, że to chyba będzie dobre wyjście, czyli postawimy tu i tutaj po jednym schodku, tak samo może postawimy tutaj po schodkach. W ten sposób ja umożliwiam moim ludziom wchodzenie na ten pierwszy schodek, no a na resztę muszą w ten sposób właśnie pokonać. I w ten sposób moi przeciwnicy też będą je pokonywali, czyli jak sami widzicie, samo z siebie się nasuwa odpowiedź, że tak będą oni mieli teraz utrudnione wejście do mnie. I to jest bardzo dobre. Ustawię ciebie w tym miejscu, tutaj pinkiego ustawię tutaj. Musisz jakiś mniej więcej sensownych odstępach chcę ich montować od siebie, żeby jednak oni sami siebie nie potrącali, bo to by nie było zbyt ciekawe. I chciałbym, żeby jednak wbudowali cokolwiek z tych dalszych oddalonych fragmentów naszych. I teraz tak myślę, czy może by jednak postawić gdzieś w tych okolicach składów jeszcze. Tylko, że wtedy jeśli oni będą chcieli budować, będą musieli wejść do środka i to będzie problem dla mnie oczywiście, jak zawsze. I jak zawsze też będę tutaj musiał kombinować, jak to jakoś w miarę sensownie obrobić, ale teraz widzicie, oni mogą wreszcie iść tam z tymi kamieniami. I tak jak zrobimy, tak jak poprzednio, wszystkich wyślemy teraz nagle do budownictwa. Żeby na każdy chciał przynajmniej ten jeden kamień i poszedł z nim. Po prostu z nim poszedł tylko i wyłącznie. Nic więcej od was nie wymagam. Po prostu pójdźcie z tym kamieniem i jazda do pracy. Wszyscy idą z kamieniem, ty też idziesz z kamieniem. Bierzesz jeden kamień na plecy. Masz 45 sekund, zdołasz? No ty jeszcze zdołasz, ale kolejni chyba nie zdołają. Jackin, co, ty już uciekasz? Uciekasz od razu? Martin też zwiewa z pracy. Dobra, widzę, że chyba oni już na pewno nie zdołają, więc oni wracają tutaj w to dzielne swoje miejsce. Spokojnie sobie wracacie. Tutaj Ulga też wracasz, ty tutaj na B też wracasz. Tutaj się ty nie przejmujesz, po prostu wracasz do siebie, do domku. A ci odkładają tylko ten kamień i też będą uciekali od razu. Czyli tutaj kolega już ucieka. Ten kolega również ucieka. A jednak wszyscy już uciekają, inaczej mówiąc. Runnel Forest, uciekaj to! Staw sta kamienia! Timo, to do ciebie też było. A ty kamień na plecach zasuwasz? Ja ci chyba zleciłem, żebyś z kamieniem szedł. Ej, Timo! Timo, nie rób mi tego! Timo, nie rób mi tego, weź stamtąd uciekaj! Timo, nie popełnij samobójstwa, proszę cię! Ta, zobaczył już jakichś ludzi. I co, już uciekasz już, tak? Brońcie, Timo! Ale patrzcie się,
ten mur jest o tyle fajny, że oni nawet tej pierwszej barierki nie potrafią przejść i już wszyscy giną. Moi wojowie nawet nie zaczęli tutaj akcji żadnej i już wszystko padło. Ale dobra, teraz zlecę wszystkim budownictwo. Dlaczego? Gdyż chcę, żeby te fragmenty bocznej zakończyli, a wtedy zajmiemy się podnoszeniem tej naszej wieżyczki. A oprócz tego zbudowałbym w ogóle jakąś tu osobną wieżyczkę w którymś miejscu. Może w tym miejscu zrobimy taką małą wieżyczkę, żeby jednak tutaj było można wejść na sam szczyt gdzieś wysoko i tam bym ustawił na przykład 10, może 10 przesadziłem, z 5-6 łuczników. Tak, oni teraz polecieli, ponieważ wszystkie kamienie tutaj leżą gdzieś wokoło, tylko zapomnieli, że tutaj tylko jedna osoba może te kamienie zebrać, a teraz wszyscy wracają się jak jednym hurtem, żeby zebrać z potem coś. Ach, mało bystre ludki, albo bystre delmy? Chyba tak trzeba powiedzieć bardziej. No bo mało bystre delmy. Tak, otóż to, tak to będzie brzmiało chyba zdecydowanie najlepiej. Teraz tak tylko kminię, czy postawienie w tym miejscu pala i na nim naszego człowieka byłoby dobrym rozwiązaniem? Chyba nie, bo oni by szybko go zabili. A szybkie zabijanie moich ludzi to no, nie za bardzo mi się tutaj ono widzi w tym miejscu. Dlatego też tutaj zaczynam już podnosić tą całą naszą konstrukcję, więc będę mógł teraz zbudować coś z tego typu, że co jakiś czas tutaj postawię tutaj belkę. Tu będzie belka, powiedzmy tu będzie 1, 2, 3, tu będzie kolejna belka i ostatnią belkę damy tutaj na rogu. Tutaj będzie 1, 1, 1 i tutaj też trzeba coś skombinować. Tu może tutaj damy dwie belki w takim razie, ale dwie belki będą złe, bo oni będą się sami ze sobą zabijali, a tutaj postawimy ten oto blok. Ok, i na koniec postawimy belkę kolejną. Myślę, że to będzie chyba dobre rozwiązanie. Tu oczywiście w każdym z tych miejsc będzie osłona tego typu. Tutaj was dwóch będę prosił, żebyście zeszli na czas budowy, bo tu będziecie przeszkadzali troszeczkę naszym dzielnym budowniczym. Czyli tą część mielibyśmy przynajmniej jedno z jej pojedynczo wykonaną. A czekajcie, tak nie mogę postawić. Musi być oczywiście na przemian. A więc tu musi pójść pojedynczy klocek. I tutaj również musimy zrobić coś w tym samym stylu, więc ciebie tutaj odsuniemy na razie. I tutaj wybudujecie coś w tym stylu. Też pociągniecie do przodu, tylko że też nie cały czas, tylko i czekać, muszę to jakoś rozplanować mniej więcej dobrze teraz, bo inaczej później będę narzekał, że coś mi się nie udało, a tego bym nie chciał oczywiście robić. Narzekać oczywiście. Postawimy tutaj w tą stronę kolesia. Tu postawimy 3 przejścia. Tu będzie kolejna blokada i tutaj kolejne to. Okej. W ten sposób to jestem w stanie zaakceptować. Tylko teraz oni to muszą w miarę dobrze rozplanować. O, tutaj już mam miejsce na mojego łucznika i on tu może spokojnie sobie stać, bezproblemowo. To jest miejsce właśnie dla mojego łucznika i tutaj chcę go mieć. Ja tutaj go chcę mieć. Teraz tutaj umożliwili nam wybudowanie takiego czegoś, tylko nie wiem, czy to właściwie jest możliwe do wybudowania na pojedynczym. Okej, nie. Nie jest możliwe. Potrzebne są dwa takie, żeby to wybudować. W takim razie niepotrzebnie to stawiałem chyba, tak się wydaje. Ale dobra, uznajmy to, że to będzie po prostu jako takie zaoszczędzenie na surowcach. Niekoniecznie. Ale dobra, damy sobie radę jakoś z tym planem. Teraz on tutaj idzie na górę. Właśnie to są belki, ja tutaj chcę postawić łuczników. Ten też tutaj pójdzie od razu. Okej. Wróć do budownictwa. Ty kolego, nie wiem czym się ty zajmujesz w ogóle, ale pójdziesz tutaj, ty też tutaj pójdziesz. Czy skończyliście całą budowę? Nie, już tu macie sporo budowy. Czekajcie, Martina muszę stąd usunąć, ciebie też. Ty pójdziesz w to miejsce, ty zejdziesz. Ty pójdziesz kopać w takim razie, skoro się zablokowałeś, to znaczy, że jesteś niekumaty. Jesteś niekumaty. Więc ty pójdziesz tam pracować. Ty chyba jesteś jeszcze kumatą osobą, więc chodź na dół do pracy normalnej. Tak jak, o jaką cię proszę, ja jakąś się tutaj zatrudniłem. Też tutaj zacznij normalnie teraz funkcjonować. Teraz tego brakuje nam jednego miejsca chyba na kłody, dlatego oni teraz zgłupieli.
Dlatego postawimy tą jedną kłodę tutaj. On weźmie tą kłodę, co tutaj leży. Tak, weźmiesz ją? Nie, w ogóle ją zlał. Dosłownie ją zlał, no popatrz, to jest chore. Co oni kombinują? Więc to muszą zbudować, jeśli oni nie wezmą, to nie mają szans budowania czego innego. No dobra, załóżmy, że oni jak tutaj wykombinują to w inny sposób, lepszy niż ja tutaj wykombinowałem. Powiedzmy. Tak o, zajmijmy teraz no, tutaj obstawieniem tego fragmentu troszeczkę. I tutaj obok siebie tak blisko, nie za blisko siebie te są oni. Powiedzmy tu, mamy nawet podwójny murek, podwójna się przyda w ogóle. Nie. Też usunę. Robimy tak jak w tamtym stylu, czyli jedna taka belka i jeden ten obok. I tutaj będzie kolejny taki wysunięty. Cała reszta uzupełniona kamieniami. Ty musisz na chwilę się odsunąć na bok. Bo tu byś nam teraz przeszkadzał, tylko że... O, dobra, on dał sobie radę bezproblemowo sam z siebie. Oj. Weźcie, wyłącz tutaj mi, ja tutaj do budownictwa wchodziłem. Dobra. I czy to byłoby wszystko? Tutaj oczywiście środka nie ma całego. Dobra. I teraz mogę w takim razie już przejść tutaj na budowę środkowej warstwy. A, i tutaj nie przyważyłem, właśnie tutaj położyłem tamten klocek bez potrzeby. Bo tak bym tutaj mógł też postawić to w ten sposób, jak tutaj widzicie, tu by ten klocek poleciał, ale skoro postawiłem już inny, to nie będę go niszczył, bo to jest troszeczkę bez sensu już w aktualnym etapie gry. Tutaj oni sobie ostro pracują. Wydaje mi się, że jest was tutaj chyba zdecydowanie zbyt dużo. Idźcie do kopalni. Bo troszeczkę mi teraz tutaj przeszkadzacie takim chodzeniem swoim. Okej. Kolejny. Kolejny. Namaszcza. Ty tutaj chodź już tutaj na górę. Okej. Każdy ma już swoje stanowisko, swoje miejsce pracy. Ten pójdzie w to miejsce, a tego... no właśnie, gdzie ja ciebie umieszczę? Już jak się jest sporo tutaj osób w różnych miejscach poustawianych. Może gdzieś tutaj ciebie strzelę. A nie, on będzie strzelał w tego wtedy. Umieszczę cię może tutaj, za tym kolesiem. Mam nadzieję, że się nie zabijecie tam nawzajem, bo to by było mało ciekawe, a w tej gierce to jest naprawdę możliwe, że oni się sami zaczęli zaraz zabijać. Albo tutaj cię postawię. O. No i dobra. Powiedzmy, że to już wygląda w miarę dobrze, jakoś tam w miarę przystępnie, że tak powiem. Nasi ludzie ostro pracują. O, jest dla ciebie już też podest. Dobrze. Tutaj podestów nie będzie, tutaj będą mieli normalne wejścia. Tutaj wam zrobimy schody za to, żebyście tutaj mieli szybsze tutaj wejście na dół. Podwójne schodki macie. Będzie teraz to się tak fajnie wam komponowało w to wszystko. Minuta do kolejnego już ataku, już ostatniego w tym odcinku. Tak, pisaliście mi też, że chcielibyście dłuższe te odcinki, 40-50 minutowe. No ja bym tam chyba nie przesadzał z długością tych odcinków, bo nie ukrywajmy, tutaj akcja jest, dzieje się, powstaje ten nasz budynek, powstaje nasza twierdza, na pewno się bardzo fajnie prezentuje. No ale nagrywanie o wiele takich dłuższych odcinków wydaje mi się, że to byłoby troszeczkę zbędne. Teraz taką muszę pozwolić teraz moich ludzi tutaj mniej więcej już zacząć ich chować powoli, żeby jednak oni już nie biegali niepotrzebnie po surowce, bo i tak się nic sensownego już oni tam nie zbiorą nam, a ja będę musiał znowu się później martwić, że ktoś nie przyjdzie na czas tutaj do domku, jak się mówi. Okej, wy też tutaj chodźcie już. Tutaj wracaj i teraz wszyscy wracajcie. Okej. Wykonane zadanie, wszyscy wracają, każdy jest na swoim stanowisku obronnym. Niestety jest teraz znowu ciemno i to jest troszkę ból dla mnie, bo ja też później, no trudno mi jest wam nagrywać, jak ta akcja wygląda, jak jest strasznie ciemno. No ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło poprawnie i żaden z moich tutaj dzielnych łuczników nie zginie mi podczas tej akcji obronnej. Ale jak widzicie, radzą sobie oni dosyć wyśmienicie. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle przejdzie przez obronę. Oj, nasz wuj poleciał. Uważajcie, bo nasz wuj właśnie może zginąć. Jedna strzała i wuj pada. Jest mała szansa na to. No ale oczywiście taka szansa jest. Tutaj fajnie to wygląda.
się nie zablokowali nagle. Jednak ten system obronny ma sens. Oczywiście tutaj niszczę sobie moje składy. Jak pisała jedna osoba, wystarczy jedna strzała, żeby skład został rozwalony. Ale dobra, akcja jest wygrana. Zlecimy tylko jeszcze oczywiście wszystkim pracę, żeby później jak się zaloguje tutaj następnego dnia, żeby nie musiał kombinować, że a, on nie ma pracy, on nie ma pracy, co tutaj robić, o co, come on, jak tutaj to rozgryźć. Dobra, więc teraz tym oto arsenałem obronnym kończymy ten odcinek. Oczywiście zachęcam was do łapkowania filmików, do komentowania każdego z nich i do zapoznania się z gierkami z opisu. Oczywiście, was to nic nie kosztuje, a mi zawsze to może pomóc, a od razu będziecie mieli jeszcze przyjemną zabawę dla siebie na takie bardziej nudniejsze wieczory. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim!